Witam. Hello. Witam w Oddworld Abyss Odyssey. Ta gra była jedną z takich gier, które robiły spore wrażenie na PlayStation 1. Pierwszy raz tą grę widziałem u takiego znajomego, który po prostu miał tylko tą grę na PlayStation w tym momencie, bo dopiero co właśnie zakupił Playa. No i miał dokładnie tą grę. Ta gra niestety tutaj, zaraz sobie tylko tutaj, tu stereo, nie ma przyciszania, dobra, nie ma przyciszania, w każdym razie ta gra, okej, no i tu mamy, hello, follow me, wait, angry. Na zero jest chant. No niestety, teraz to się to źle będzie sterować, bo na numerycznej klawiaturze jest. Ale w każdym razie ta gra mocno robiła wrażenie. Miało się wrażenie takiej grania w bajkę, a nie w grę w tamtych czasach. I wyszedł remake tej gry. Najpierw zobaczymy sobie pierwszy poziom w oryginale, a potem zobaczymy, jak to w ogóle teraz zrobię. Tutaj zdjęcie i będziemy mieć zdjęcie menu. Nie mogę zrobić zdjęcia. Dobra, to będzie inaczej. Zdjęcie zrobię na nowszej wersji i będę tutaj wklejał zdjęcia z nowszej wersji. Dobra. Zobaczmy ten pierwszy poziom. Nie wiem, jak to się będzie sterować. A jeszcze sprawdźmy, czy przypadkowo nie zadziała pady. Nie. Na tej wersji nie zadziała pady. Dobra. Lecimy z pierwszym poziomem. This is Rupture Farms. They say it's the biggest meat processing plant on Oddworld. I used to work here. Well, I was really a slave, like all the others. That's me. My name is Abe. I was Employee of the Year. Now I'm dead meat. I crossed the meanest boss in the world. Mullock the Gluckin. My whole life changed in just one day. I was working late one night at Rupture Farms. We used to make meat munchies.
until the meeches were through. We still made paramite pies. And we made some good scrab cakes, too. I thought I had a good job, but that was before I knew. How we'd make new and tasty, I was still to find. The truth, it turned out. Now that would blow my mind. The Gluckens were scared. Cause prophets okay. were grim. Hey, Paramites and Scrabs had been turning up thin. Things are going down. What? My God, Mullock, what are you doing, huh? What? But Mullock was cool. Hey, bud. He had a plan. What the hell? This new kind of meat? It was us! I just had to escape. I just had to be free, and I didn't even know I had a destiny. So, get me out of here! W tamtych czasach to dymko robiło niezłe wrażenie, zwłaszcza, że przechodziło tak płynnie właśnie w grę. To było... Jakoś tu się biegało. Jak tu się biegało? Na spacji skacze, dobra. Tutaj możemy sobie zobaczyć. I tu mamy teraz Zulag 1. Zulag 1 i tutaj musimy dojść do góry i do Zulaga 2, a my w tej chwili jesteśmy tutaj w tym zaznaczonym na dole na czarno, okej. O, teraz pokazało gdzie jesteśmy, tu, na drugiej kostce, bo to jedna kostka to jest jeden ekran. I tu chyba gdzie te zielone to jest, to są nasi ludzie, których musimy uwolnić. Jest ich tutaj. Tylko jak to się biegało? Bo tu jakoś się jeszcze biegało. A nie, na shifcie, dobra. O, przybiegł ten. Dobra, tu są jakieś drzwi. Tak, i to się wychodzi tutaj. My musimy teraz tak przebiec, żeby on nas nie zobaczył. Pewnie zginiemy teraz. Nie, udało się nie zginąć. Aha, teraz byśmy zginęli, no dobra. I tu się jeszcze jakoś... O, skacze się. Dobra. Ale lepsza jest akcja z tym, że tutaj da się to rozbrajać, nie? Te. Dobra, i tutaj mamy lever. Na którym to się naciska? A, na kontrol. No i już byśmy nie z wszystkich... Wszystkich nie uwolnili.
Jeszcze gdzieś powinno się tu skradać. Aha, na alcie. Na alcie się skradamy. Dobra, idziemy dalej. On jak sobie śpi, to... No i tutaj jest napisane. Mamy 98 employers, czyli zatrudnionych. Jeden już jest martwy. Uciekło 0. No i niestety nas zabił. No i nas zabił. Tutaj na górze są podpowiedzi. Ale jego trzeba zawołać. Hello. Hello. Follow me. Ok. Hello. 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 Wait. No okay. Dobra, na trójce jest wait. I teraz tutaj trzeba wyłączyć tą dźwignię. Aha, dobra, czyli najpierw trzeba załatwić tego gnojka. No i to jest taka właśnie trochę gra logiczna, w której trzeba opracować sposób przejścia poziomu. I przechodzimy tak po kolei, musimy uratować wszystkich najlepiej. Wtedy mamy tam specjalną za to nagrodę, a jak uratujemy tylko... no nie wszystkich, no to wtedy niestety nagrody się nie dostanie. Jak się biegnie, to jeszcze gdzieś tu się... I skacze się. Czekaj, tutaj trzeba... Bo jak tych gości trzeba załatwić? No nie tak. No nie tak, no i dobra, będzie trzeba, w każdym razie wystarczy, bo to by trzeba było naprawdę cały gameplay robić. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać, jak te poziomy będą wyglądać w oryginale. O, tu jeszcze możemy zobaczyć wybuch miny. No i właściwie tyle. I teraz zobaczymy w remake'u, jak to wygląda wszystko. Ta gra w każdym razie robiła niezłe wrażenie i pamiętam, że przeszliśmy ją razem z tym znajomym calutką, ratując wszystkich. Ale trochę się z tym bawiliśmy wtedy. Tu można zrobić zapis. Ogółem jest... ogółem wszystko tutaj jest w tej grze dopracowane. Dobra, zobaczymy, jak to wygląda w remake'u. Zaraz. Witam, teraz gramy w remake'a. Zobaczymy sobie, jak to wygląda w ogóle to demko. Remake wyszedł naprawdę świetnie, bo właściwie nic nie zmienili. No jak widać, status misji ratunkowej ja zrobiłem na 100%. Nie będziemy nic wczytywać, damy pusty save. Mi się udało uratować wszyscy tu co do jednego w remake'u. No i teraz jakość graficzna jest... Okej. Grafika i tutaj sprawdźmy tylko, czy wszystko jest na full.
Pełny ekran, tutaj wszystko jest na fulla, dobra. Teraz, teraz ta grafika jest... Dobra. Pad jest obsługiwany. Okej. No to można grać. Dobra, miałem zrobić sobie tutaj screena. Okej, zrobiony screen. Jeszcze zrobię jednego, żeby ta myszka tutaj była jednak gdzieś. Tu możemy wejść do mowy. Hello. Follow me. Wait. Follow you. I jak trzymamy RT, to teraz... A na dwóch tych jest inkantacja. No jest to dużo wygodniejsze niż granie na klawiaturze i numerycznej klawiaturze, no ale w tamtych czasach wiadomo było sterowanie inne. I zobaczmy teraz demko jak wygląda. Uwaga, włączam demko. Tutaj się na chwilę wyciszę, żeby nie przeszkadzało nic. Okej. A no jednak widać, jednak trochę zmian było w remake'u, bo widzę, że jest możliwość kooperacji oraz jeden gracz. I w ogóle tu jest jeszcze jedna mini kampania też, którą można grać jako dodatkowa, więc no remake jak to remake, no nie dość, że jest zremake'owana cała podstawowa kampania, no to jeszcze dodali sporo nowości, między innymi kooperacja. Nigdy nie grałem w kooperacji w to, więc nie wiem jak to się gra w kooperacji, czy to jest, chyba to jest zupełnie inna kampania, no w tej chwili sprawdzimy ten podstawowy tryb dla jednego gracza. Follow me. Rupture Farms. They say it's the biggest meat processing plant on Oddworld. I used to work here. Well, I was really a slave, like all the others. Me. My name is Abe. I was Employee of the Year. Now I'm dead meat. I crossed the meanest boss in the world. Mullet the Gluckin. My whole life changed in just one day. I was working late one night at Rupture Farms. We used to make beach munchies. Until the beaches were through. We still made paramite pies. And we made some good scram cakes, too. I thought I had a good job, but that was before I knew how we'd make new and tasty. I was still to find. The truth, it turned out. Now that would blow my mind. The Gluckins were scared because prophets were grim. Darn it, you
Further? How the hell we gonna get out of this one? Termites and scrabs had been turning up thin. And you can see things are going down. What? My God, Mullet, what are you gonna do about it, huh? Watch. But Mullet was cool. Show him. All right, bud. He had a plan. How? This new kind of meat? It was us! We got a lot of food left. We'll chop them up! I just had to escape. I just had to be free. I didn't even know I had a destiny. So, get me out of here! Jak widać, gra się też pozmieniała. Są oryginalne poziomy, ale dodano sporo nowych poziomów też. I pracowników nie jest 100, jak w oryginale, tylko tutaj jest 300 aż do uwolnienia pracowników, więc jest sporo więcej. No i gra jest dłuższa. Dodano nowe poziomy, a w tym też te stare oczywiście odnowiono i są wszystkie te stare poziomy, trochę też pozmieniane. Jak widać, tak samo demko początkowe, intro też pozmieniali trochę i jest inne. Aczkolwiek powiem wam, że to jest jeden z takich remake'ów, który wyszedł naprawdę genialnie. Jak tu się wchodziło? Co to ja bym rzucił? Aha, dobra, na X-ie. Dobra, na X-ie się używa po prostu. I tu jest zapis. O, i teraz mamy tutaj w taki sposób pokazaną mapę. Mapa jest też uproszczona. Tamta to była taka bardziej skomplikowana. Teraz będziemy szli w dół, tak jakby od Zulaga 1, 2, 3. Zulag 4. Można tutaj zrobić screena, jak wygląda mapa i sobie dorzucić tamtej. W każdym razie te pierwsze poziomy to się zgadzają z podstawką. Tylko, że dużo więcej tego jest. Jest też taki bardziej widok 3D. Tu się turlamy. Tu skaczemy, tutaj to, aha, a ja na tym się skradam. No trzeba poznać sterowanie. Nie jest już podzielone też na te ekrany, tak jak wcześniej było. Tylko jak widać, się nam kamera przesuwa razem z nami. Aczkolwiek tutaj te prądy, no możemy sobie podejść do tego prądu i zobaczyć. Są też poziomy troszkę pozmieniane. Zróbmy screena tego prądu. Jest jeden z lepszych remake'ów, tak jak mówię, w jakie grałem, ponieważ bardzo dużo ta gra zmienia, a jednocześnie zachowuje całkowicie klimat oryginału i naprawdę świetnie się w to gra. Widzę, że chyba biega to z automatu. No i on nas zabija. Tutaj powinniśmy się skradać oczywiście.
A tak wygląda wybuch na minach. W każdym razie uwielbiam tą grę i nawet może już ją przeszedłem na 100%, mam ochotę sobie w nią jeszcze pograć. Naprawdę świetnie się w nią gra. Jest też osiągnięcie, żeby przejść w 3 godziny i uwolnić wszystkich więźniów. Zdecydowanie jeden z najlepszych remake'ów, w jakie grałem w życiu. Dobra, zróbmy sobie tutaj tego... Może niech nam on wstanie i zrobię screena. Dobra, spróbujmy tam... Dobra, poszedł spać. Spróbujmy przejść tam kawałeczek dalej. Na X się używa, na B się kuca, na A się skacze. Dobra, idziemy. Musimy się skradać. I tutaj możemy użyć, żeby... Aha, żeby oni... Żeby uciekli. No i uciekli już sobie. I tutaj mamy już dalszy ten. Zdecydowanie ten remake dużo przyjemniej się gra, no i ma mniejszy poziom wejścia. Howdy. Hey, się wkurzają. I tutaj teraz jeszcze tych wypuścimy i to będzie... Jak widać, tutaj ci piersi... Nasi... Tutaj ci pierwsi nasi uciekinierzy są bardzo łatwi. Zmieniono też trochę właśnie te poziomy, żeby te pierwsze były no, łatwiejszy próg wejścia, no bo w tym oryginale to te od początku jest trudno i bardziej jest takie do myślenia ten oryginał od początku, a tutaj jest troszkę łatwiej na samym początku. Chociaż łatwo jest na początku też pominąć kilku uciekinierów i trzeba naprawdę się postarać. O, tutaj mamy, gdzie jesteśmy, jak sobie damy w dół, w tym Zulag 1. I tutaj pokazuje nam, że na górze mamy czysto. I trzeba dobrze sprawdzać te mapy, bo inaczej jak się nie sprawdza dobrze tych map, to można łatwo pominąć jakiś tych niewolników, no i jak ich nie uwolnimy, no to nie przejdziemy gry na 100%. Tu jest ta Rupture Farm, Zulag 1. Potem dochodzą jeszcze inne poziomy, których w oryginale nie było. Dobra, no i tutaj załatwiliśmy tego. Jakoś tu można rzucać. Aha, no tak, kamyczkami. Dzięki temu można rozwalać miny. Tego w oryginale też nie było.
spróbujmy dwóch tutaj załatwić naraz. No dalej, chodźcie. No, nie udało się. Wciąga ta gra, od samego początku wciąga, ja to uwielbiam tą grę. No idźcie razem. No nie. Ten znowu został. Znowu ten został. Dobra, ja tutaj utnę to już, bo to już nie ma sensu. W każdym razie tutaj kończymy ten odcineczek. O, udało mi się zdobyć osiągnięcie, którego nie miałem. Ciekawe. Dobra, tutaj kończymy. W każdym razie, jeżeli nie graliście nigdy w Abe'a, to polecam ten remake, bo jest genialny. W remake'u, nie wiem czy przypadkiem w remake'u nie są dwie części Abe'a już umiejscowione. Że tak jakby jedynkę z dwójką połączyli. Bo był Abe Odyssey i Abe Exodus, a to jest niby Abe Odyssey New and Tasty, tak się nazywa ta gra. I mam, no i jest 300 do uwolnienia niewolników, a nie 100 jak w oryginale, więc nie, ma, nie wiem, czy przypadkiem tutaj nie są dwie części już zawarte. Ale pewności nie ma, musiałbym jeszcze zobaczyć dwójkę. Dobra, wiem co. To jeszcze teraz po tym filmie będzie dwójka, bo dwójkę też mam. To zrobię jeszcze, nagram dwójkę i zobaczymy, jak to wygląda w dwójce. No, oryginał dwójeczki zdecydowanie ma wyższą rozdzielczość filmików. Nie są już takie mocno, nie widać tej kompresji. Oczywiście pada nie obsługuje też, więc nie ma co się tutaj łudzić, że pad będzie obsługiwany. Okay. Ale tutaj jest już... Tu jak widać jest kilka tych. Ja myślę, że w tym New and Tasty jest jedynka i dwójka zawarta, bo w tym New and Tasty też później się przejmuje się tych właśnie, można przejmować, później się dostaje tą moc, że można przejmować sterowanie nad tymi innymi postaciami właśnie, nad tymi mudokanami, nad tymi, jak oni to tam się nazywają, nie mudokanami, tylko nad glukonami, nad sligami, skrabami i paramite. Paramite to są ci.
Dobra. Także, no, podstawą w tej grze było zawsze nauczyć się mówić w tych różnych językach. Dobra, zobaczmy demko. Show me what happened, tutaj można sobie sprawdzić. O, zobaczmy sobie to, bo... In case it was too cheap to purchase our last game, let me tell you a bit about what happened. It was all about this ape guy that worked in this dumb meat factory called Rupture Farms. The place was run by gluckins, and they was on the verge of going out of business. They had already chopped up all the wild creatures, so now they had no choice but to chop up Abe and his buddies too. We gave Abe the ability to talk, so he could do the right thing and rescue his pals. Hello, hello, follow me, okay. But some people didn't care about doing the right thing. Hello, hello. Oops. They thought it was more fun to get them all shot. Or ground up. Hello, hello. Oops. Banana. Or crushed. Oops. Or even beaten. Needless to say, this pissed some folks off, and they didn't lift a finger to help Abe in the end. But if you was halfway decent about it, and tried your best to save Abe's buddies, the end would have been much better for Abe. And if you'd like to see it, you should dish out some cash and go buy the stinking game. And we gotta eat too, you know. No i mamy tu, mieliśmy tutaj taki humorystyczny skrót z jedyneczki. A w dwójce zaczynamy tutaj przy tym pociągu chyba. His scarred hand branded on Moonjot face. This hero may free the Mojocking race. With skin of blue and spirit guides too. Only he can save our bones from brew. But shall he fall to Gluckin yoke? Mojocking nation be doomed to croak. Jaka fajna na księżycu ręka tych mudokanów. This is Necrom. Long ago, the Budokans brought their dead here. That was before the Gluckans started stealing our bones. They used Budokan slaves to do it. Blind ones that couldn't see. The Gluckans didn't want anyone to know what they were digging up. And no one ever did. Not until the spirits of those bones paid me a visit. That's me! My name is Abe. I had just returned from saving 99 Budokans from Rupture Farms. Oops. That's when they came to see me. Abe, you're the savior of the Mudokans, so you gotta help us. The Gluckans are digging up our bones. You gotta come to Necrom, Abe. We had to do something, so me and some others left to search for Necrom. Our journey started well. We were kind of excited. Abe, you're just the greatest. Okay. But by lunchtime, we were getting pretty tired. Come on. Okay. How much longer?
by dinner, it was unbearable. It's because you were in this mess. This bites! Can I go home? Oh. What's that? Something big! Where is that coming? Hey, look at that! It's a bone. So I think we're close. Let's go! Yeah, let's go! No i chyba z tego co widzę, wydaje mi się, że jak się złości, wydaje mi się, że jest w taki sposób zrobione, że tu jest taki samouczek. Mudokan Spotting White. Okej. Dobra, nie będziemy teraz tego czytać. W każdym razie wydaje mi się, że ten Neven Tasty zawiera jedynkę i dwójkę. Bo kojarzę te... w ogóle jeszcze nie tylko jedynkę i dwójkę, ale jeszcze dodatkowo nowe poziomy zawiera w dżungli takie poziomy. Tak jakby oni przechodzili najpierw do tego tutaj i potem do tej kopalni i potem jest końcówka w kopalni. Tak więc jeżeli chodzi o ten remake, to on zawiera obie części plus nowe poziomy, no plus to wszystko jest dostosowane i też nie jest tak łatwo jak... też nie jest bardzo łatwo. To prawda, oryginały są trudniejsze. To widać już nawet na samym początku, że oryginał jest trudniejszy od... tego, ale tam w późniejszych etapach tego remake'u też jest dużo trudnych poziomów, więc to nie jest tak, że tam jest super łatwo, nie? Też są naprawdę trudne miejscówki i wymagające zręczności niezłej. No dobra, to tyle, bo ten filmik i tak będzie bardzo długi. Czyli ten remake to jest, zawiera obie części Abe'a. Remake zawiera obie części Abe'a, nie tylko jedynkę. Fajnie jest to zrobione, że oni tutaj naprawdę pomyśleli w tamtych czasach nad sterowaniem. No i tu jest 75 do uwolnienia, ale tu chyba później jeszcze będzie jeden poziom. No i tu ucieka pierwszy. Dobra, tutaj skończymy. Jak widać, ta grafika w tych oryginałach już nie robi takiego wrażenia, w tym jednak w tym remake'u jest już taka 3D. W ogóle ciekawostka, że na silniku Unity udaje im się robić takie świetne gry, bo ten remake jest na silniku Unity i na przykład Pathfinder, taki RPG, też jest na silniku Unity, a mają naprawdę genialną grafikę. Jeżeli ktoś tylko ma dobrych programistów i naprawdę dobrych grafików, to jest w stanie zrobić dobrą grafikę nawet i na Unity. Niekoniecznie musi używać do tego Unreal Engine. O, ten się wkurzył, bo go oblaliśmy wodą. To jest chyba na czas? Czy na co to jest? Zobaczmy jeszcze tutaj.
Nie, tu już woda nie leci. W każdym razie myślę, że ogram kiedyś te oryginały, tylko muszę pomyśleć, jak tutaj ustawić to sterowanie, żeby było... Co prawda z tym to jeszcze jest pół biedy. Hi, hi, follow me, no. Follow me, no. Wait. Work. Hi. Oh yeah. Hi. Stop it. Hi. Hi. Follow me. No. Nie chcę iść, bo jest zły. Dobra. Ale jak widać, nawet z poprzedniej planszy przelatuje do tej, jeżeli się otworzy ten tunel. Tutaj znowu wylejemy wodę. No i ten, tutaj jest dużo, w tej części jest dużo więcej. Fajnie tu przegadują, ale no dobra, nie będziemy teraz tego grać. Tak, filmik jest bardzo, bardzo długi.